Inżynier budownictwa ma do wyboru dwie główne ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praca na budowie oraz w biurze projektowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wadach i zaletach pracy na budowie. Nazywam się Patryk Nocek, wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy! Zaczynamy od budożartu. Przychodzi facet na budowę szukać pracy. Idzie do majstra, a ten go pyta: co możesz robić? Mogę kopać. A co jeszcze możesz robić? Mogę nie kopać. Jeżeli chcecie zwiększać swoją wiedzę w zakresie budownictwa, to warto subskrybować ten kanał. Jedna bardzo ważna rada. Niezależnie od tego, kim chcesz zostać jako inżynier budownictwa docelowo, zawsze zacznij od pracy na budowie. Poznaj proces, zobacz, jak to wszystko się buduje, a dopiero później wybieraj konkretną ścieżkę kariery zawodowej, jeżeli ma być inna niż właśnie praca na budowie. I w dzisiejszym odcinku, precyzując, będziemy rozmawiać o pracy na budowie, a konkretniej dla generalnego wykonawcy lub dla dużego podwykonawcy. Dlaczego mogę do Ciebie o tym mówić? Ponieważ sam pracowałem wiele lat dla generalnego wykonawcy i dużo mnie to nauczyło i uważam, że od tego właśnie powinien zacząć każdy inżynier budownictwa. Zaczynamy od wad. Wada numer 1. Praca w delegacji. I tutaj musisz wiedzieć, że w budownictwie, w szczególności właśnie w wykonawstwie, bardzo często będziesz pracował w delegacji, czyli nie u siebie w mieście, tylko trzeba będzie pojechać gdzieś dalej. Dla niektórych będzie to również zaleta, bo będzie okazja zwiedzić trochę Polskę. Natomiast jeżeli będziesz już zakładał rodzinę, no to musisz sobie zdawać sprawę z tego, że Twoja partnerka może być z tego niezadowolona i Ty również. Wada numer 2. Praca minimum 10 godzin dziennie. Niektóre firmy jakoś sobie z tym radzą, próbują na zmianę i tak dalej, ale praca na budowie to jest minimum 7-17. Czasami trzeba zostać dłużej, jest to realizowane w formie dyżurów, czyli na przykład jak jest duży zespół na budowie, to nie aż tak często będziesz musiał zostać dłużej, ale czasami na budowie jest mały zespół i dosyć często będziesz musiał zostawać właśnie, jak jest jakieś betonowanie, czy po prostu w ogóle budowa pracuje więcej niż 10 godzin dziennie, więc trzeba po prostu zostawać dłużej, więc musisz sobie zdawać sprawę z tego, że praca na budowie wiąże się z tym, że praca będzie dłużej niż standardowe 8 godzin dziennie w normalnej pracy. Kolejna sprawa, wada numer 3, to jest duża ilość obowiązków. To jest praca, w której będziesz dostawał dużo różnych zadań i miał dużo różnych obowiązków. Będziesz musiał skrupulatnie nad tym panować i nie możesz dopuścić do tego, że Twój przełożony będzie Ci przypominał o tym, że masz coś wykonać. To Ty musisz sobie jakoś to notować i dawać sobie radę z tą dużą ilością różnych obowiązków. Wada numer 4. Duża odpowiedzialność, a w szczególności odpowiedzialność kierownika budowy. W prawie budowlanym jest zapisane mnóstwo obowiązków, które musi kierownik budowy dotrzymywać. Moim zdaniem niemożliwym jest to, żeby kierownik dotrzymał wszystkich tych obowiązków, które narzuca na niego prawo. Podam taki przykład. Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem budowy, jesteś odpowiedzialny za pracowników, którzy pracują na Twojej budowie. Sprawdzasz tych pracowników, jeżeli chodzi o trzeźwość, na wejściu na plac budowy. Ale co z tego, jeżeli ten pracownik napił się alkoholu już podczas pracy? Nie jesteś w stanie tego dokładnie wychwycić. Później wydarzył się jakiś wypadek, okazało się, że osoba jest pod wpływem alkoholu i kierownik budowy może w takiej sytuacji zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wada numer 5. Praca w niekorzystnych warunkach pogodowych. I tutaj, co tutaj dużo wyjaśniać? Praca w biurze projektowym może być, znaczy będzie taka, że będzie zawsze czysto, ciepło i nie będzie padało na głowę. Natomiast na budowie będziesz pracował również w zimie, w deszczu oraz w brudzie i zapyleniu. Także tak, musisz się z tym liczyć, że taka będzie praca na budowie i tak już po prostu będzie. I wada numer 6. Możliwość popełnienia kosztownych błędów. I tutaj podam taki przykład. Możesz na przykład zamówić nie ten materiał, który był w projekcie. I w efekcie przyjedzie na budowę materiał, który będzie trzeba odsyłać. Może on już będzie opłacony, nie będzie już można wycofać tego zamówienia. I co wtedy? Tych błędów, które mogą pociągać za sobą dużą odpowiedzialność finansową, może być bardzo dużo, bo w budownictwie obracamy bardzo dużymi pieniędzmi. I przechodzimy do zalet. Zaleta numer 1. Wyższe zarobki na start i znacznie wyższy sufit, jeżeli chodzi o zarobki.
bo w budownictwie jako kierownik projektu lub jako dyrektor firmy takiej wykonawczej możesz zarabiać nawet 30 tysięcy złotych i mówimy tutaj o pracy na etacie, bo jako przedsiębiorca, no to wiecie, sky is the limit, tak naprawdę nie ma górnego pułapu zarobków. Natomiast tutaj zwracam Twoją uwagę, że jak w każdej pracy, że na początku trzeba się wykazać. Jeżeli pracujesz już w budownictwie, to daj znać, ile zarabiałeś na początku na budowie i w którym roku to było. Niech te komentarze będą pomocne dla osób, które wchodzą na ten rynek, żeby zobaczyły, ile faktycznie, realnie można zarabiać na budowie na samym początku swojej kariery. Zaleta numer 2. Brak monotonii i ciekawe zadania. W budownictwie jest tak, że nie ma drugiego takiego samego dnia. Codziennie jest coś innego, pojawiają się nowe zakresy, nowe ekipy, nowi ludzie, nowe ciekawe zadania do wykonania. Zaleta numer 3. Praca z dużymi pieniędzmi. I tutaj nauczysz się tych dużych pieniędzy, zrozumiesz rząd wielkości, będziesz wiedział, jaka jest różnica pomiędzy 10 a 20 milionami, będziesz wiedział, co za to kupić. Normalny człowiek, te pieniądze dla normalnego człowieka są po prostu abstrakcyjne, a Ty się z nimi obędziesz. Zaleta numer 4. Praca z ludźmi. I tutaj będziesz miał kontakt z różnymi ludźmi. Z jednej strony budowlańcy na budowie, z drugiej strony projektant, inwestor, dostawcy i różni inni ludzie, którzy będą sprzedawali coś na budowę, będą przychodzili. Naprawdę ten kontakt z ludźmi jest bardzo fajny, możesz się od tych ludzi bardzo dużo nauczyć i zachęcam Ciebie do tego, żebyś zadawał jak najwięcej pytań, głównie specjalistom, którzy bardzo znają się na tym, co robią. Zaleta numer 5. Satysfakcja stworzonej przestrzeni. Bo w budownictwie jest tak, że efektem Twojej pracy jest na przykład budynek. I nawet Twoi wnukowie będą mogli oglądać efekty Twojej pracy. Zaleta numer 6. Szybki rozwój i poznawanie różnych technologii. W budownictwie jest tak, że dzieje się bardzo dużo, w szczególności na dużych budowach, gdzie pracujesz właśnie dla dużego generalnego wykonawcy. Tam będą różne zakresy do wykonania, różni wykonawcy i przez to właśnie będziesz bardzo szybko się rozwijał, bo będziesz poznawał różne rzeczy, które na tej budowie się będą pojawiały. Tutaj wrzucam Wam odcinek, w którym opowiedziałem, jak moim zdaniem wygląda idealna ścieżka kariery inżyniera budownictwa. Zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzu napisali, jakie Waszym zdaniem są wady i zalety pracy na budowie. Miejsce, w którym się znajdujemy, to przyszły plac budowy jednej z najciekawszych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi – lofty w fabryce Jedwabiu. Podziękowania dla inwestora za udostępnienie przestrzeni. Pamiętajcie, niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery obierzecie, najważniejsze jest to, aby zacząć od pracy na budowie. Jest to ciężki kawałek chleba, ale przynosi ogromną satysfakcję. Wiecie, jakie są wady i zalety. Teraz wszystko jest w Waszych rękach. Patryk Nocek, do zobaczenia. Cześć, cześć!